Hi guys, hejka, witajcie na moim lifestyle'owym kanale, ja jestem Roxana i dzisiaj przychodzę do Was z testem płatków od Lexi. I te, mam nadzieję, że będą bardzo dobre, a drugie to jest truskawkowy shake mleczny. Przetestujemy sobie je na sucho, przetestujemy sobie je z mlekiem, a co więcej, te płatki coś tak mi się kojarzą troszkę z tymi. Tutaj mamy biała czekolada i truskawka, a tutaj mamy mleczny shake truskawkowy. Sprawdzimy sobie na końcu, czy aby te płatki to nie jest skam i nie wykorzystali po prostu ponownie tych płatków. Zapraszam Was więc do oglądania, zostawcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawcie łapkę w górę. No i przechodzimy do pierwszych płatków, zacznijmy sobie od tych. Oczywiście, jeżeli chodzi o kartonik, to bardzo mi się podoba. Fajnie, że idziemy w tym kierunku. To jest naprawdę bardzo wygodny sposób przede wszystkim przechowywania płatków. No i też bardzo taki fancy. Płatki są jak zwykle zapakowane. No nie, trafiłam! Chciałam mieć to zdjęcie. To zdjęcie jest super. Płatki są w kolorze beżowym i różowym. Fajnie pachną. Różowy. Dobry, truskawkowy. Beżowy. Taki naturalny, lekko słodki. Jeszcze weźmiemy sobie tak więcej. Na sucho są ok. Teraz testujemy sobie z mlekiem. Mogłabym je jeść na śniadanie. Są naprawdę dobre i nie są takie sztuczne. A to jest bardzo duży plus. Wydaje mi się, że one będą bardzo długo namakać, więc jeśli ktoś lubi takie chrupiące płatki w mleku, to jak najbardziej. Moja ocenka to jest takie 7,5 na 10. Zobaczymy zaraz, jak płatki czekoladowo-kokosowe. No i drugie płatki, mam nadzieję, że te będą 10 na 10. I że będzie jakieś inne zdjęcie teraz. Okej. Jestem w szoku, bo widziałam gdzieś na internecie, że ludzie tutaj mieli głównie te białe płatki, a ja mam naprawdę bardzo dużo tych brązowych. Myślę, że tutaj jest 50 na 50. No ale jednak w porównaniu do tego, co mamy na zdjęciu, no wiadomo, że miało być więcej tych brązowych. Ale ja jestem zadowolona z tej proporcji. Zobaczmy sobie w takim razie, jakie mamy foto. O Boże! Ja trafiłam najlepsze zdjęcia, bo wiecie, zakładałam, że jak trafię tą układankę, to no, nie będę tego zbierać niestety, dlatego że mam dużo płatków Yammer, z których do dzisiaj nie zjadłam, ale mega się cieszę, że wylosowałam to i tamto zdjęcie, najlepsze zdjęcia. Dajcie znać, czy macie też jakieś swoje polaroidy z Lexi, czy testowaliście płatki Yammer i które Wam bardziej smakowały. A my teraz przechodzimy do testu smaku. Jeśli kapisł. Ojej, kakaowe. Na pierwszy rzut nosa. Brązowe kółeczko. Te białe są dobre. Dobrze, że więcej jest białych. No te płatki są nieco gorsze, ale to tylko dlatego, że smak jest po prostu mniej intensywny. Generalnie mi nie przeszkadzają, są bardzo takie zbożowe, czuć taką naturę, to jest wielki plus. No ale niestety te płatki są troszkę słabsze moim zdaniem, a szkoda, bo liczyłam mocno, że będą pyszne. Ale myślę, że taką siódemeczkę jestem w stanie tutaj dać. A teraz sprawdźmy, czy te płatki to jest tak naprawdę skam i to są te płatki. Tutaj mieliśmy truskawkę i białą czekoladę podobno, a tutaj truskawkowy shake mleczny. No i już na pierwszy rzut oka widać, że to są inne płatki. Biały. Zupełnie inny niż ten od Lexi.
inne. Moim zdaniem te płatki się bardziej wyróżniają niż te, które mieliśmy wcześniej od Yamers. Są bardzo dobre, takie naturalne. Zdecydowanie numerem jeden są te płatki i bardziej mi smakują. Dajcie znać, które Wam smakują bardziej i czy testowaliście te płatki. A już żegnam się z Wami, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!